Dzień dobry, witam Was serdecznie. Tak, tylko Wam pokażę. Pamiętacie te pomieszczenie po tym węglu, tu jak tynkowałem? No to teraz tak mniej więcej wygląda na te ogrodowe rzeczy wszystkie. Pawlacz u góry, półeczki jeszcze. Trzeba jakiś plac chyba konkretny tam zrobić. Na razie jest tak. Jest dużo miejsca, także no, tylko na ogrodowe rzeczy. Takie pomieszczenie po węglu, widzicie, wytyngowane, pomalowane, wykaflowane. Jak jest robione, tak jest, ale wszystko się mieści. Nowe drzwi, jeszcze brudne troszkę, trzeba je wymyć. Także jest ok. No to tak pokrótce tylko chciałem Wam pokazać, że już zrobione. Mam spokój. Już albo dopiero. Jeszcze raz witam Was serdecznie. Jestem nad jeziorkiem. Powiem Wam, zobaczę, czy są. Tu jakieś ryby chodzą po górze. O, jakaś drożnica. I to sporo. Ale nie będzie widać, bo to takie za małe te ryby są. Jakaś taka ławica takich drobnych ryb. Tu są rośliny, ale tego nie widać. Szkoda, bo woda jest czyściutka, tak Wam powiem. Miał być film dzisiaj, ale powiem Wam, nie puszczam tego filmu, bo ten wędkarz, który tu przyjechał nad tą wodę, on jeszcze tu jest. W tym samym miejscu. Także nie chcę mu robić tutaj towarzyszy za dużo. Bo to wiecie, jak to jest, jak to działa. Po prostu jeszcze tu jest. Nie wiem, na ile on tu przyjechał, bo już ponad tydzień minęło i dalej siedzi. A nie wiadomo, ile wcześniej siedział. Także może tu na miesiąc. Także nie puszczam. Idę pooglądać w jedno miejsce. Zobaczcie, jak ładnie. Pięknie jest. Nad jeziorem. Ciepło dzisiaj jest. Powiem Wam, ciepło i dzisiaj ma być burzowo. W nocy padało. Czyli będą grzybki. Wcześniej czy później i tak będą. Ale tak jak mówię, nie puszczę Wam. Idę w jedno miejsce dzisiaj jeszcze zobaczyć, jak to tam wygląda. Taki spacerek, tylko no nie wiem, myślałem, że to puszczę dzisiaj, ale no niestety tak wyszło, jak wyszło. No wiecie, nikomu nie chcę pod górę robić. No. Sznur dalej wisi. Widzicie tam sznur? Pamiętacie to. No ale jest fajnie, przyjemnie. Ale tak duszno się zrobiło i o 17 mają być burze. No zobaczymy. Ja dzisiaj nie idę nawet sprawdzić jakiekolwiek grzyby czy cokolwiek, bo na razie nie ma. Może jutro się przejdziemy. Jutro jest niedziela, to może w niedzielę pojedziemy do jakiegoś lasu zobaczyć, czy się coś wykluło, czy nie. A tak oglądam sobie teraz, czy tu jest czysto. Jest fajnie. Powiem Wam, nie ma śmieci. Jest super. To mi się podoba. To mi się podoba. Pojemnik na śmieci jest. Można spacerować, a my pójdziemy tu na dół. Tam to jedno miejsce. Zobaczyć i ten rów, czy nie jest zaśmiecone tam. Czy znowu tam coś nie powyrzucali. Taki spacerek dzisiaj robię. Byłem tam z drugiej strony, trochę pochodziłem, a tam nic nie nagrałem. Także dzisiaj tak na lajciku. O, to jest dziwko. Czysto. Niemożliwe. O, tam jakiś samochód stoi, to tam nie podchodzę. Chodź, Ares. Nie wiem, jak tam będzie. Nie podchodzę do tego samochodu, bo nie wiem, co tam w tym samochodzie się dzieje. Ares, chodź. Ale tak z daleka, co oglądałem, to jest sporo. No i dobrze, bo tam przez 2 lata na okrągło czyściłem i tam było non-stop zaśmiecone, ale teraz
Widzę, że to jest ok. Ale jeszcze tu pójdziemy zobaczyć, czy tu ktoś czegoś nie wywiózł. Ale już widzę, że widzicie, jak im opowiedziałem o tych moich fotopułapkach, to się skończyło. No może jeszcze tam gdzie niegdzie, ale po prostu bo też takie robię objazdówkę, zobaczyć, wiecie, czy ktoś mi czegoś nie ukradł. Ale jest ok, zobaczcie, no nie ma nic. Jakieś tam jedna pojedyncza puszka. Ale ogólnie nie ma nic. No to co tu było, to by co to zostało. Te gumy tutaj, no to już jest. Tu długo leży. Ale nie ma nic z takich nowych, świeżych śmieci. Jest fajnie. Jest fajnie. Takie widoki właśnie powinienem pokazać. Ale tu są choiny. Zobaczymy, czy maślaczek jakiś tu nie wyrósł. Tylko na chwilkę. Nie będziemy tu wchodzić, ale tu jest posprzątane. Pamiętacie tu, ile tego spod jednej choinki wyciągłem plastikowych butelek? Po prostu to była masakra. Tam jest jakaś butelka, ale to normalna. Trochę styropianu jeszcze tu jest, jakiś taki rzecz. No, oby się to nie zmieniło. Dobra, idziemy stąd. Nie będziemy tutaj chodzić. Nie jestem w odpowiednim obuwiu. Ale nie widać grzybka. Może bym tam gdzieś znalazł dalej, jakbym poszedł, ale... Ale mokro jest, powiem wam, jeszcze dzisiaj doleje. Duże przejdą na pewno na 100%. Jest kałuż dużo. Ale oczywiście musi wejść, nie? Potem do samochodu. Dobra, idziemy jeszcze tam do tego rowu zobaczyć, jak to tam wygląda. Zobaczcie, jak się tu ciemno zrobiło teraz. Jak jest tu zarośnięte. Ależ, gdzie sarenki? Gdzie sarenki? Gdzie są? Gdzie sarenki? Gdzie są sarenki? Dobra. Tu pójdziemy, wiecie, tą skarpą. Zobaczymy, zobaczcie, jaka czysta woda tam jest ładna. Byłem tu kiedyś, magnesem rzucałem, ale nic nie ma. Jedna puszka chyba była wtedy. Ale nie ma opon, nie widzę śmieci. Tutaj to było pełno śmieci. Opony, wszystko. Wody już przybyło. Po tych ulewach to chyba normalne, tak? Jest jakaś puszka, ale tylko puszka. Nic tu więcej nie ma. Tu tak jest, w takim czuć wilgoci. Ale to dobrze. Tu były opony, pamiętacie? Nie ma ich. Wtedy to co zgłosiłem, oni przyjechali i tu wzięli. Tu było 6 opon. No zobaczcie, jak się ciągnie. Gęstwina, taki gąszcz, tak dziko to wygląda, zobaczcie wszystko, fajnie, super, przyjdziemy tu kiedyś na grzybki zobaczyć, po tych brzegach tu są brzozy, tutaj pochodzimy sobie, tak na pół godziny skoczymy, jak będą grzybki oczywiście. Takie widoki to ja lubię. Mech. To zaraz stanę. Albo takie drzewo. Ładnie wygląda. Jakaś dziupla.
Nie wiem, czy tam coś jest. Wolę tam nohala nie wkładać. No, idziemy powoli do samochodu. Także jest fajnie, takie lekkie rozeznanie zrobiłem. Z drugiej strony tam brzegu też byłem kawałek. Jeszcze siutko. Tam jakaś pojedyncza butelka. Ale jest ok. Wędkarz dalej jest. Także nie mogę pokazać. I idziemy teraz do samochodu. Przynajmniej sprawdziłem jeszcze parę miejsc. Czy jest czysto? Jest czysto. Jest ok. Idziemy teraz do samochodu. Lecimy do domku. Dzisiaj taki, tak jak mówię, rajdzikowy odcinek. I oby jak najwięcej takich było. Czekamy teraz na wycinkę robili. Czekamy teraz na grzybki. Jutro się skoczymy może do lasu, może jutro coś się zacznie dziać. No. Takie rzeczy powinny tu rosnąć. Kwiatuszki jakieś tam. Roślinki. A nie śmieciuchy. Taki spacerek to jest coś przyjemnego. Tam mam samochód, ale tu pozarastało. Co będzie bukiety z kwiatów leśnych robić. Chodź Ares, autko. Dobra, no to na tyle na dzisiaj. Tak, dzisiaj puszczę po spokojności. No i tą informację, że po prostu nie mogę dzisiaj jeszcze tego puścić. Jak będzie możliwość, po prostu to puszczę ten hol tej ryby. No bo jest trochę, jak ktoś jest wędkarzem, to jest na co popatrzeć. Dobra, no to trzymajcie się. Ja uciekam za Aresem. Zobaczcie, jaki gruby ten konar tu. Wysoki. To trzymajcie się i do następnego. Może jutro wyprawę zrobimy na jakieś grzybki. Bo powiem wam, duszno, jest ciepło, jest dużo wody, może coś zacznie się w lasach dziać. To sprawdzimy, do jednego lasu pojedziemy, zobaczymy. Może jakieś akurat coś się uda, a jak nie, to trudno, będziemy czekać. Dobra, no to trzymajcie się, do jutrka, pa, pa.